Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Hammerting. No i cóż, wbrew temu co powiedziałem w ostatnim odcinku, powracamy tu. Nie wiem czy na pełną serię, czy nie. Na pewno będę trochę kontynuował odcinków, ale tak. Jako, że jesteśmy na głównym, zapewne wiecie co to oznacza. Zapraszam na nową rozgrywkę, w której to... No więc szczerze, będziemy próbować odpowiedzieć sobie na pytania raz na zawsze, czy w końcu kasnoludy przestały być idiotami, więc pozwólcie, że dosłownie tak sobie poklikam kilkukrotnie i dobra, mamy to przygotowane, poziom trudności nadal normalny, ze wszystkimi nowymi funkcjami, znaczy mówiąc, mogą nas też atakować teraz, wrogowie spokoju będą wybiegać bardzo często, no i rozpoczynamy rozgrywkę na standardowym schemacie wielkości. Okej, pomij samouczek, nie będzie to potrzebne i... Dobrze. Pierwsze, co tutaj możecie zauważyć, jeśli chodzi o zmiany, to... Uwaga, uwaga, tylko tutaj muszę zatrzymać. Proszę, krasnoludy. Mam teraz swoje wyglądy, więc łatwiej będzie rozpoznać, który jest który. Dziwny mam tutaj... Czasami problem z obrazem, ale mniejsza. Więc tak, ciekawa zmiana. I druga, kobiety. Zostałem kobietami. W tym przypadku mam... Mam dwie kobiety, z tego co widzę, więc achievementa za 7 mężczyzn z jedną kobietę nie dostaniemy. Ale mamy i... co tu jest? Bezczynność... Przybywa, okej, okay, dobra. Dobra, mniejsza. A więc tak, jako że jesteśmy tutaj właśnie od nowa i chcę sprawdzić, czy kasnoludy będą inteligentniejsze, to mogę wam z góry powiedzieć, że jak testowałem to wszystko sobie po raz pierwszy, to... Czemu sobie testowałem nie po raz pierwszy, tylko po tym, jak już stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić. Okazały się trochę mądrzejsze niż wcześniej, momentami. Nie powiem tak, już jest dobrze, czy no nie będą idiotami nagle. Dlatego też, no mówię wprost, odcinki nie wiadomo jak się pojawią, a jak nie. Ile tego będzie. To co mogę powiedzieć to to, że no... pierwsze co trzeba zrobić, co też zauważyłem, roboty ziemne i górnictwo. Nawet dam 6, bo w sumie taki jest mój pierwszy plan. Transport daje też 6 wstępnie, żeby wiecie, każdy mógł. Kamieniarstwo 1, gotowanie 1, rolnictwo 1, budowanie niech będzie nawet ze 3. Eksploracja też 4, niechby. Nawet już 6 zarzucę, żeby wiecie, wszyscy mogli to robić. No i tak, to jest taka w sumie podstawa. Na regenerację za 6, bo to, jak mówiłem, jest taki pierwszy plan, można powiedzieć. Ile chcę mieć kasnoludów, co robić, jak robić. I w teorii powinno to trochę pomóc ogarniać wszystko. Tylko... no myśleć się, bo widać, że tutaj na razie nie chcą za bardzo się tym zająć. To jest trochę nieprzyjemne i tak, jeszcze może, jak jeszcze szybko przy tym jesteśmy, warto zobaczyć predyspozycje każdego z nich do poszczególnych rzeczy. I tak, 16, tutaj mam 16-20, na razie patrzę tylko na opcję gwardzisty 9-13. Nope. Ty nie nadajesz się na gwardzistę, więc tym się nie przejmuj. Ty natomiast jesteś dobrym gwardzistą, więc tak, może być. Czy tutaj się teraz coś zmieni, jak nie może być gwardzistą? Nie, nie zmieni. A więc będę musiał ręcznie tutaj już dostawić. I zobaczmy może w takim wypadku po tym na szybko. Kto jest w czym najlepszy? Halo, halo, halo. Dobra, jest. Dzięki, gro. Mam tutaj kogoś, kto jest wyjątkowo dobry w czymś. Tutaj mam naszego farmera. Z jemu będziemy musieli wymienić coś właśnie na farmerstwo. Tutaj mamy złotnika. W stałym takim wypadku można już blokować te profesje. Tym się nie przejmujmy. A aptekarstwo tutaj. Metalurgia. Ty się tym nie zajmuj po prostu. Kowalstwem w sumie. Ty się nie zajmuj. Górnictwo. Mógłbym niby tutaj zabronić w ten sposób, ale czy to ma sens? Nie szczególnie, zawsze wiecie. Górnictwo, roboty ziemne, no to przynajmniej będzie ktokolwiek nam to mógł właśnie robić dzięki temu. Kamieniarstwo. Tobie odpada, gotowanie odpada waszej dwójce. Tak, wiem, że jest to nudne poniekąd, takie siedzenie tutaj i grzebanie w tym wszystkim.
Ale prawda jest taka, że to jest jedna opcja na to, żeby trochę przyspieszyć działanie. A ty nie handluj, ty nie handluj. Dobra. Może decydują się kopać za chwilę jednak. Ale z jakiegoś powodu nie chcą. A więc tak jakby czegoś tu brakowało. Halo, 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 co jest? Gra. A teraz jeszcze informacja o nieprawidłowych narzędziach. No tak, zmienili to trochę. Czy w końcu zaczną coś robić, czy... Okej. Okay. Dobra, rozumiem, rozumiem. Byli zajęci rozmową. To jest też taka kwestia czegoś, co właśnie... przeze mnie nie było do końca zrozumiałe. Właśnie tego, czemu czasami gadałem tak długo i inne tego typu rzeczy. No tutaj proszę, gra szybko to pokazała, że w przypadku rozmów, jak się zacznie, to oni muszą skończyć rozmawiać, zanim będą dalej... Można to najłatwiej określić, pracować, więc tak. To nie jest najlepsza rzecz, ale warto to wiedzieć. I tak, jak jesteśmy już przy tym wszystkim, to... pora chyba zacząć też pomału ogarniać już technologię ponownie. I tak, podstawowe budowle, nie kojarzę, czy to kiedyś oryginalnie też trzeba było odblokować. Niby bym mógł, ale nie. Musimy zacząć od metalurgii i tym podobnych, więc... zwiedzanie jest pod M. Po prostu w wolnej chwili podejście gdzie się da. Dobra, nie potrzebuję samouczków. I tam coś jest jeszcze, więc warto to sprawdzić. O, proszę. Mamy już różne rzeczy. I teraz tak, komu miałem wyłączyć gwardzistę? Chyba? Miał zakazane gwardziste. A tak, on. Dobra. Przy okazji... O proszę! Proszę! Czyli zaczynam od razu teraz grę z latarnią i chochlą? Wcześniej chochli nie było, co jest przyjemną zmianą. I dobra, jako że to jest jeszcze taki właśnie czysty początek, na spokojnie, na razie nie musimy przyspieszać, weźmy metalurgię od razu. I tak, jeśli chodzi o salę, odlewnie zaraz gdzieś postawimy, ale pierwsze co musimy to skarbiec. To tutaj. I tak, jestem świadom, że to się i tak nie uda, dopóki nie będziemy mieć kamieniołomu, więc tak. Kamieniołom, który może stać tu, to wielkie różnicy nie robi. Wiecie, ważne, żeby po prostu był i... Jeśli chodzi o perki, ponoć trochę tutaj poprawili, co jest dobre dla kogo. A więc tak, tutaj... Zacznijmy od tego, skoro ona jest tutaj tym najlepszym złotnikiem, więc... Obserwacja. Następny krasnolud u niego. Sprawny rolnik? A, nie można tego pozyskać, dopóki nie mamy umiejętności farmerskich. Dobra, okej. Ale skoro on ma coś zalecane, to zaczniemy już właśnie szykować się do tego, żeby był rolnikiem. A u niej czy coś zalecają? Nie szczególnie, jak nie zalecają czegoś szczególnego, to właśnie moc obserwacji jest najlepszą opcją. Za każdym razem. Ale dobra. Tak się tym powinni zająć. Przynajmniej taką mam nadzieję. A, dobra. Mniejsza o to. Ale widać, powoli to jakoś tam działa i mam dostęp do kolejnej wiedzy, więc nawet nie będziemy czekać. Podstaw budowania, rolnictwo. I tak, w tym momencie właśnie mógłbym już dać naszego rolnika do działania tak całkowicie. To też zrobimy. I tak, jeszcze pominam samouszki, bo to nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o nadziemie samo w sobie, ostatnio nie zauważyłem paru rzeczy. Co muszę szczerze wam powiedzieć, po pierwsze ulepszenia, że tutaj możemy robić. A po drugie, że tylko i wyłącznie, nie pamiętam czy kupowanie czy sprzedawanie, ale tylko jedna z tych rzeczy robiła postęp. Chyba tylko sprzedawanie wcześniej. A jako, że rzadko sprzedawałem, to bardzo wolno robiliśmy postępy. Co potem przekładało się na to, że w sumie no... A, brakuje mi słów. No, przekładało się na to, że właśnie nie miałem postępu, miałem...
frustrację tym, że gra jest głupia, źle działa i inne tego typu. A i tak, mało odlewnia. Odlewnia szczerze stawiłbym już gdzieś tam niżej, ale teraz, jako że już to jest takie, można powiedzieć, wejście do rozgrywki profesjonalniejsze, a to właśnie chciałbym od razu robić ładne schody, a nie tak wszędzie rusztowaniami. Rusztowanie tak w rzeczywistości będę stosował tylko do takich roboczych terenów. Okej, z tej strony jesteśmy mniej więcej zabezpieczeni. A jak z tej? Właśnie przy okazji przyspieszmy. Może nie na maksymalne tempo od razu, ale wiecie, możemy tutaj przyspieszyć trochę, zlecić. Załatwienie, co się da. Sytuacjach. Okej, tutaj też trzeba będzie rusztowanie stawić. Rusztowanie nie w ziemi bezpośrednio. Właśnie nie chcę naruszać ziemi, co właśnie. O, dobra, mamy kamieniołom. Dobrze, to się mało w swoją drogą w takim wypadku. Dobra, trochę głupio to wyszło, ale niech będzie i tak. I tak, wybaczcie, że też znowu jakieś kaszlnięcia, kichnięcia i inne rzeczy tego typu będą. Dobra, nie chcę samouczków. Naprawdę, ja sobie z tym radzę świetnie. A, dobra, ten jeden nie walczy. No wiem, że to może być trochę głupie, ale tak. Nie chcę i teraz utrzymaj ilość w siedliszczu. Powiedzmy, że tak. Tym razem zrobię to ekspresowo, żeby było. Zaczynaj przy leże. Czyli ma być ich 20, ale rób dopiero wtedy, kiedy się skończą. I o, dobra, jednak sobie tam poradzili bez problemu, więc jakoś to będzie może. Tak, tutaj potrzeba bloków i płyt. Robić płyty, czy mamy wszystko, co jest potrzebne, czy czegoś brakuje? Nie wiem, ale zaraz się sprawdzimy. O, dobra. Kruszywa granitowego. W siedliszczu ma być, powiedzmy, 4. Zaczynaj przy zerze. Bloków zawsze 10 w siedliszczu. Filary zawsze, powiedzmy, że 4. Nie, dobra, 6. I tak samo z 6 płyt. Oczywiście robię to na całe siedliszcze, wiecie, żeby to nie było aż takie problematyczne, że będą się męczyć z tym, że no, ma być dokładnie w tym budynku. A jednocześnie, no, powinno to jakoś trochę pomóc. I o, mam poziomy znowu. Czy to jest nasz farmer? Tak, to jest nasz farmer, więc jemu już możemy dać rolnictwo. A ona, czy coś miała być innego? W sumie nie pamiętam. Mogę zrobić coś takiego. Nie powinno to być problemem, ale okej. I musimy szybko zacząć działać. Zajmie niestety. Przez moje... A i jak to już będzie, to potem wykopcie te węgle. Okej, mam też 9 wiedzy o górze, co pozwoli nam coś nowego? Nie, jeszcze nie. Bo nie mamy wiedzy handlowej. Dobra. Działają prawidłowo. A tak, z tego co widzę, dobrze działają. I a, ktoś miał nie robić profesji obronnej, a i tak to robi. A, on, dobra. U niego to nie chodzi o to, że on by chciał. A chwila, może nie ma co mu zabraniać gwardzisty? No, w sumie dobra, to było głupie zabraniać gwardzisty. Na razie niech wszyscy po prostu walczą. Okej, i tak, wiedza o górze nadal nie jest jeszcze wystarczająco wysoka. Ale damy radę. Musimy. I tak. Dobra, jednak to był błąd. Okej, i tak, muszę to jednak priorytetowo poustawiać w innej kolejności. A płyty czemu tu jest? Tam zepsułem. Ale dobra, daliśmy radę. Przyjmij misję nad ziemię, ukończ misję nad ziemię, oczywiście. Ja bym zaczął budować od dołu. Ale no, widzicie, to już ładniej wygląda w przypadku, kiedy było tak, jak było wcześniej. Więc no,
estetycznie już na plus, szkoda tylko, że skrzywa, ale no, niestety. Dobra, jak już przy tym jesteśmy, to tak, tutaj postawimy małą modlewnię, która wcale nie jest taka mała, ale no. Tutaj sam postawię magazyn za to, tak jakoś mam wizję swoją, plan w ogóle. Rzeczy. I jak widać, krasnoludy na obecny moment przynajmniej nie wydają się aż takimi wielkimi idiotami jak wcześniej. Oczywiście nie będę ich chwalił ani nic, bo nadal nie są zbyt inteligentne, ale wiecie, przynajmniej trochę szybciej to robią, więc trochę sprawniej w sumie, bardziej nawet niż szybciej. Więc tak, to jest chyba dobre określenie. Demontaż. I demontaż. O nie, to tylko dwa elementy były, dobra. Okej, to teraz tak. Demontaż. Wtedy tu już będzie przez to uszczerbek na ziemi. Ale wiecie co, nawet tak już dla estetyki samej w sobie, powiedzmy, wyłożymy to piętro w takim wypadku już skałką ładnie. Przynajmniej powiedzmy, że do tego miejsca. A tutaj buduję, a dalej już nie chcę? Dziwne coś jest. Dobra. W swoim czasie to zrobią, trochę to zajmie, ale no, wiecie, estetyka. Jak już tak tu bym miał mieć dziurę w podłodze, to stwierdziłem, że wiecie, no właśnie ogarnę wszystko. Tymczasem nasz krasnolud tutaj z ładniejszymi animacjami, jak widzicie. Na modlewnie. W której możemy wytworzyć sztabkę miedzi. I tutaj konkretnie tak. I w siedliszczu zawsze muszą być 4 sztabki. Zacznij wytapiać, kiedy ich nie będzie. Albo nie, nawet tak z 8 sztabek. I zacznij wytapiać, kiedy się skończą. Dobra. Teraz, czy jest coś istotnego? Kamieniołom powinien być wysokim priorytetem. I to też wysokim priorytetem. Reszta nie musi być w żaden sposób modyfikowana. Na razie i tak. Musimy pomału też załatwiać już działanie farmy. I dajmy fanatyka kuźni. Nie wiem, czy ona powinna być cową, ale tak. Szczędną naturę. Przez to już będziemy wiem prawdziwym, więc jej. Nasz kolega tu. Oczywiście. A nasza koleżanka ta tutaj, to też by chciała mieć, ale nie wiem. Pokażę. Więc na razie tutaj dobry rozmówca. Zawsze ewentualnie będzie w ten sposób można robić z niej dobrego handlarza. Aha, i przy okazji właśnie tutaj też to zaczęło w końcu działać. Więc nie jest aż tak źle. Ale dobra, niepotrzebnie to zatrzymywałem. I dobra. Mamy? Ciekawe. Dobra. Jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, to może zrekrutujmy jakieś krasnoludów. Mogliby się okazać dosyć dobrym wyborem. Tutaj będziemy mieli dosyć zwinnego krasnoluda. W teorii, który tak naprawdę ma być w nim zwinność. Okej, nie jest to może najlepsze. Jeśli chodzi o poziomy, nawet nie wiem do końca co to oznacza. Ale tak, dobry arkanista, dobry budowniczy. I rolnik. O, krawiec. W sumie, może na razie podziękuję. Tutaj mamy wspaniałego kamieniarza i uzdrowiciela oraz przyzwoitego kucharza, więc jego możemy wziąć. Tutaj też mam kowala, metalurga, górnika złota. Zobaczmy, kto jest może lepszym tragarzem. Czy ktokolwiek jest dobrym? Nie. To na razie nie bierzemy nikogo więcej. I tak, witaj kolego. Chodzi, nie zajmujesz się handlem. Gotowaniem też nie powinieneś, z tego co widzę. Stary kolega, teraz... Nie, to nie mógł być stary kolega. Rolnikiem... Nie jesteś najlepszym, ale bym mógł cię zrobić. Chociaż nie, żadnego rolnictwa. Budowaniem wasze dwójkę też się nie musi zajmować. A w sumie tak sprawdzam.
mniejsza, nie jest wcale taki dobry. Faktycznie, no, wydawał się być lepszy. Rozumiem, prawie wszystko będzie miało na czerwono. W garach może pomagać w sumie. W rolnictwie też. Wykażę, że sami wiecie to, co jest jego, powiedzmy, w miarę dobrą siłą. Krawcem też będzie mógł być. Aptykarstwem może się zajmować. Zawsze warto mieć po prostu asystenta. Czym on tak naprawdę jest najlepszym? W sumie... Niech będzie naszym kucharzem, nie jest w tym dobry, to prawda, ale wolę już, wiecie, tak przygotować powoli. Czyli każdego będzie jakąś specjalizację. Jeśli chodzi o transport, to transportem powinna być zajmować się właśnie nasza tutaj złotniczka. Teraz jednocześnie najlepszym metalurgiem i... Tyle w sumie, jeśli chodzi o takie prawdziwe rzeczy. Czy jest jeszcze jakieś takie szczególnie ważne coś? W sumie chyba nie. Ale dobra, tutaj możemy to w sumie udostępnić. O. Okazuje się, że teraz najlepszym kowalem jest nasz też metalurg. A w sumie to jest dane poniekąd. W piarach może pomagać dwóch. Przy rolnictwie też pozwolę dwóm kamieniołomym. Też niech się dwóch może zajmować. Kowalstwo dwóch, metalurgia dwóch. Krawiectwo dwóch zdecydowanie. Alkana nawet, niech trzech może nad tym pracować jednocześnie. I dobra. Może nie będę też za dużo siedział na giełdzie zadań, bo w tym odcinek stanie się strasznie nudny przez to. Ale mniejsza. A tu oczywiście będą informacje, że ktoś ma nieodpowiednie narzędzie do swojej profesji, a tak to jest. Dobra, mamy czterech krasnoludów, co jest dobrym startem. I czy mamy jakąś ciekawą tu misję? Pozyskaj poziom handlu. Okej, okay, czy jest coś takiego? Filary. Tak, filary. Więc tak. Powiedzmy, że będziemy sprzedawać im filary, a bezpośrednio od nich skupywać póki co będę skóry i drewno. Inne rzeczy nie są może aż takie ważne, ale tak, i teraz kup drewno oraz trzący się kamień, dostarczy takie rzeczy, dobra. I filary, powiedzmy, że zrobię zlecenie tworzenia filarów, właśnie, bo tutaj chyba... Zawsze mam być 6 filarów, po prostu, i mają być zarezerwowane na sprzedaż w siedliszczu. Powiedzmy, że 12 na sprzedaż, wiem, że to będzie czasochłonne. Ale tak. Też nie. To możemy anulować. I zrobimy to trochę inaczej. Może drugi kamieniołom, którym będą tylko rzeczy na sprzedaż. W ten sposób będę po prostu tam mógł właśnie zrobić zlecenie, że mają być właśnie sprzedaż zarezerwowane filary. I tak, wiem, że jest dziwne, ale w ten sposób, jak nie będę chciał sprzedawać, to mogę łatwo, powiedzmy, wyłączyć. I to będzie takie rozwiązanie, w numerze OK, tak, dobra. I dobrze, jak już tutaj przy tym jesteśmy, też to... O, atakują nam skarbiec, dobrze. Ale tak, tutaj poziom też można wyłożyć cegłami, przy okazji. Tak, halo straż, pozbądźcie się glutów, proszę. Jak widać, a nie, zmieniam wszystkim, pozwoliłem przecież już być gwardzistami, więc będę odpowiadał na wszystkie takie działania, ale dobra, mniejsza. Wiedzy o handlu jeszcze nie mamy. Roboty jest tu cholernie dużo do zrobienia, więc dałem nawet najszybciej. Im prędzej zdobyć poziom handlu, wiedzy o handlu, wiecie, warto by było od razu się zająć, jak to się nazywa,
budowaniem domów. Które tym razem bym umieścił, nawet nie wiem gdzie, ale może piętro niżej jeszcze. Jak jeszcze będziemy po tym wszystkim, to można tutaj zbudować kolejny poziom schodów w sumie. Czemu by nie? Tam priorytet tego kamienia łomu swoją drogą ustawię na niski, bo chcę, żeby to właśnie było takie, no nie macie co robić, to wiecie, dawaj, ta budujcie tutaj po prostu po to, żeby mieć na sprzedaż. Mogę tutaj... O! Ej, fajne, czyli będę mógł też kamienne, jak to się nazywa? Kamienne ściany potem robić, dobra. To definitywnie, jeśli chodzi o ozdobę, to będzie fajne. Ale powiedzmy. Tutaj kończymy cegły, tutaj postawimy drzwi. Tak, tam trzeba będzie też dostarczyć cegły. No wybacz ten zakrasznięcie. A nie będzie co najłatwiejsze, ale tak, jakoś tutaj to dostawimy. Zrobią to. Wierzę w naszych krasnoludów. Dadzą radę. A co jest? A, atakuje. Pajoki. Na szczęście szybko się tym zajęli. I mam dostępną wiedzę, dobrze to zauważyłem. Przez powiadomienie, co prawda, ale tak. Stosunki handlowe, które pozwalają budować kwatery. Więc tak, jak tutaj skończymy. Dwa zejścia niżej ewentualnie i... będzie. Tam sobie składzik, czy możemy już budować, tak swoją drogą, bo to też mnie zastanawia. A, i farmy też. O tak, farmy też trzeba będzie szybko. Jeszcze nie możemy. Więc, żeby robić składzik, to potrzebujemy tutaj precyzyjne księgi handlowe. Nie będzie to trudne, więc bierzemy szybko sformalizowane nauczanie. To powinno trochę pomóc w tej kwestii. A, i właśnie, tu jest zrobione, to priorytet niski. Wytwarzanie, w ekwipunku budynku. 12, jak mówiłem, mają być zarezerwowane sprzedaż. Oraz w ekwipunku budynku ma być zawsze, powiedzmy, nie wiem, z 10 tego granitu. Okej, i co jest ważniejsze od filaru? Chociaż filar z czegoś robi? Granitu, dobra. A nie, dobra, to już ma być 12 filarów, 24 granity powinny być. Wiecie, żeby potem nie było problemów z tym, że no, będą znosić skądś indziej. I dobra, tu mamy właśnie już głębsze jaskinie. Standardowo. I co mogę przyznać, fajnie, sprawnie to póki co działa. Oczywiście wszystko będę zmienić. Ale tak, póki co dajemy na maksymalną prędkość. I jak tu skończę robić ładną podłogę, to mam nadzieję, że zajmę się czymś przydatniejszym dla świata. Jeśli chodzi natomiast o sam w sobie fakt, w którym miejscu będziemy kończyć póki co ekspansję naszego terytorium, to powiedzmy, że tak, tu jest jeszcze hełmik. Z takich dobrych miejsc, w których widzę okazję, powiedzmy, że postawimy tutaj. Dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Tutaj w takim wypadku cegła. Tyle, nie można tu postawić cegły. Tam już? O, to nie, nie, nie. Najpierw zbierz grzybka. Postaw tu cegły. Resztę wycegłujemy kiedy indziej. Jak to będzie postawione, to dopiero wtedy cegły jeszcze tutaj jakoś się zrobi, to możecie rozkopać w sobie, żeby tylko mieć ten dostęp. Małe rusztowanie. Aha, zaczęli gadać, super. To jest problem, chyba ten... za dużo gadają. Względem tego, co... jest, powiedzmy, wymagane. Lotki.
właśnie często spowalniają roboty. Wiem, co trzeba będzie zrobić. To będzie głupie, ale postawimy tutaj cegłę. Potem ją zniszczymy. Jak oni już się tym zajmą? Okej. Okay. I przy okazji znowu level upy, to tak. Ono daje złotnika. Nasz kolega tutaj jeszcze dostał to. Koleżanka ta tutaj. O. Takie coś nagle. Godzę się, czemu by nie? A, nowy kolega, proponuję mu też, żeby został farmerem. Nie. Dobra, damy mu to, żeby powoli szedł w stronę kucharza. Jakoś to powinno wyjść, więc tak. Sytuacja tutaj z zadańkami. Tak, ale dobra, póki jest jeszcze spokój. Drewna, halo, a nie stać nas. Pieniądza w ogóle nie ma. Brak żywności, brak napojów. W sumie to. Dam o tym. W takim wypadku szybko tutaj postawimy farmę. To być już w miarę okej, okay, jak się tym szybko zajmiemy. A widać, że są na szczęście krasnoludzi gotowi to zrobić bardzo szybko. Mhm. Jakoś to będzie. Jeśli chodzi o tereny, to jakoś to trzeba będzie ogarnąć i tak. Jako, że jest różnica poziomów, to tutaj mogę takie schody właśnie zrobić. Tutaj też to. Jakoś się tutaj też to ogarnie w ten sposób. Póki co nie jest to może najładniejsze, ale tak. A jeśli chodzi natomiast o sam poziom farmowy, to tu, nawet nie zastanawiając się nad niczym, rozstawiamy żyzną glebę, na której potem będziemy rosnąć grzybki. Teraz ciekaw mi, czy przed farmą w sobie mogę nam postawić. A no można, dobra, to tutaj po prostu będą dosłownie grzyby nam rosnąć. Będę mieć szybko wodę i żywność. I tak, w siedliszczu musi być, mam 4 krasnoludów, powiedzmy, że 8 wody. Teraz tak, składuj grzyby w siedliszczu. Niech będzie tak, że w siedliszczu. Żeby w siedliszczu było też tak z 8 tych grzybów co najmniej. Lepiej, ale no. Wiecie, tak na dzień dobry to jest wystarczająca wartość. Tutaj też zasadzi grzybki. Jak tylko będzie okazja, to szybko to zrobimy. Mało to się jakoś tam rozwija. I tak, teraz może jeszcze zmienimy to na wysoki priorytet. To na normalny. To na normalny. Oj, nie jest dobrze. Jeśli są takie problemy, trudno. Trzeba będzie to później się to wszystko. Niech po prostu idą sprzedać wszystko, co mogą. A w zamian też mogą kupić miód. Więc dostajemy to, to porosty będą dobrym wyborem. Wiecie, byleby tylko szybko jakoś załatwić problem. Halo, czy ktokolwiek tutaj w ogóle wysyła cokolwiek?
Tak, widzicie, powoli tereny się odkrywają, więc no. Księgi handlowe, dobra, mamy magazyn. Okej, to skoro już magazyn jest, ciężko będzie go chwilę. Pamiętam go jako bardziej skomplikowaną budowlę, ale dobra. Okej, i żeby... cegły. Stawiać później. Jak będzie stał. Dobrze, ale to za chwilę, na spokojnie. I dobra, mamy pieniądze, to teraz szybko handel z nadziemią. Wykupcie porosty. Nie ma co się na rzecz przejmować innymi rzeczami. Ważne, żebyśmy mieli porosty wykupione. Dopóki grzybów nie zaczniemy zdobyć. Krowa tutaj. Ciężko kapeluszowe, dobra. Będzie dobrze. Ponownie, gdzie się da, to sadzimy te grzybki. Na razie, wiecie, na nich będziemy ciągnąć. Zacznę im gotować jakoś lepiej. A co do tego, nie mam zamiaru się śpieszyć. Tak, żeby to było już jasne. Akceptuj wszystko. No i magazyn powoli tam będzie się zapełniał, więc jej, super. Teraz w sumie naszym kolejnym celem powinno być, według tego co tutaj widzę, zbudowanie kuźni. Młota Kowalskiego i innych takich, ale... Ale, właśnie, ale to wszystko na spokojnie ogarniemy w następnym epizodzie, w którym nadal będę chciał sprawdzać jeszcze astronautów. Bo jak już może wspominałem, a może nie, no, nie ufam tym po prostu zagrywkom. Reprezentuje sobie gra, więc tak jeszcze może się wszystko okazać, zmienić. Więc no nie chcę sobie cywać niestworzonych jakichś cudów, typu pełna seria czy coś, to... Po prostu na razie będziemy powoli sobie właśnie kontynuować. I tak, ja wam dziękuję. No i do zobaczenia już w następnym epizodzie. Trzymajcie się, no i hej, hej!